Dzień dobry, witam wszystkie znaki trygonu powietrza, bliźnięta, wagi i wodniki i zapraszam do czytania na kolejne 48 godzin. Słuchajcie, z jak najlepszymi intencjami, bliźnięta, wagi, wodniki, zaczynamy od bliźniąt. Pracowo, ale fajnie, słuchajcie, bo to jest taka energia, dużo się dzieje. Próbujemy połapać bieżące sprawy, takie domowo-życiowe, i jeszcze na przykład staramy się douczyć czegoś, dowiedzieć więcej, doszkolić się w jakimś zakresie. Natomiast 8 monet to jest zawsze fajna energia, bo ona zazwyczaj prowadzi później do dalszego rozwoju. Tym samym więc no, może część z Was na przykład stwierdzi, że powinna dla swojego własnego dobra pójść na jakiś kurs dodatkowy, szkolenie, poczytać o czymś, dowiedzieć się czegoś więcej, żeby być jeszcze lepszym w tym, co robimy, tak? Jeśli praca na przykład jest Waszą pasją. Zobaczcie, bardzo pracowo. Super. Więc jeszcze zobaczę, co z zewnątrz. Koło fortuny. Eremita. 5 buław. 9 monet. 10 buław. No, trochę jest tutaj taka historia, która mówi, że o tym, że dużo będzie się działo, moi drodzy, i to może was gdzieś obciążyć, więc może rzeczywiście rozłóżcie sobie priorytety. Nie bierzcie wszystkiego naraz, rozłóżcie sobie to w czasie, bo 10 buław mówi o tym, że mamy po prostu za dużo obowiązków w danym momencie, tak? Tutaj jest dużo pracy. Ja rozumiem te karty tak, że to jest praca, która dla Was możecie poczuć. No to już nie będzie dla wszystkich. Nigdy te moje czytania nie są dla wszystkich, kochani. Czasami są takie, powiedzmy sobie, pokazują się energie, które są spójne z konkretnymi grupami osób, więc może te dni, czy też jak robię tygodniowe w danym tygodniu, czytania mogą nie być dla wszystkich i zrozumcie to proszę. Natomiast tutaj mi się silnie rysuje jakaś bardzo fajna, bardzo interesująca propozycja dołączenia do jakiejś grupy osób, które tworzą rzeczy niezwykle wyjątkowe. To może być dla Was z jednej strony fajną możliwością, która niesie za sobą duży samorozwój, tak to powiem, ale z drugiej strony może być to dosyć obciążające, wyczerpujące energetycznie, ok? Więc zastanówcie się, proszę, jeśli to jest z Wami spójne, to już teraz zastanówcie się nad tym, proszę, jak sobie wszystkie rzeczy rozplanować w czasie, rozłożyć w czasie, z czego mogę zrezygnować przez te kolejne, powiedzmy sobie, 48 godzin, żeby mieć siłę. Po prostu na wpuszczenie tego nowego, tak? Na zajęcie się tym nowym, bo to jest naprawdę coś niezwykle fajnego. Tutaj jakby pracujemy z naciskiem największe szczegóły, drobiazgi, tak? Więc tym bardziej musimy, znaczy powinniśmy być skoncentrowani w dobrej formie, żeby nic nam nie umknęło. Z zewnątrz, słuchajcie, no właśnie tak jak powiedziałam, koło fortuny, jakaś zmiana. Tu też panna się mocno pojawiła. Możecie otrzymać jakąś fajną informację, albo może jakaś sytuacja wokół Was się zmieni i to doprowadzi, to będzie niespodziewane dla Was, i to doprowadzi do tego, że trzeba będzie poświęcić temu uwagę. No tak powiem. Więc to już też niekoniecznie już musi być zawodowe, ale bardziej tutaj jakby czuję taką zawodową historię, hobby, pasja, coś w ten sposób bym powiedziała. Jest też jakiś chaos tutaj. I ktoś, kto generalnie rzecz biorąc, w tej chwili jest na takim etapie korzystania z życia, powiedziałabym, zajmowania się swoimi potrzebami, jest bardzo zadowolony z tego, krótko mówiąc. Natomiast to jest też dla Was, moim zdaniem, to może być taka informacja, że Wy zaczniecie się zastanawiać, jak w najbliższym czasie, po jakimś takim etapie, momencie trudniejszym, bardziej pracowitym, zamierzacie, no, zadbać o siebie w tym znaczeniu, że odpocząć, tak? Zrobić sobie jakąś przyjemność. I nad tym się będziecie tutaj zastanawiać. Tak więc 10 buław, no jakby, a co było dalej, później? Paść kielichów. 10 buław, kochani, to nie jest łatwa
karta. Dlaczego? Dlatego, że ona naprawdę mówi, że możecie czuć ogromne zmęczenie, więc tym samym starajmy się przed tym uchronić. Ja przecież podaję Wam te informacje po to, żebyście, jeśli macie na to ochotę, no, wzięli z nich to, co najlepsze i w jakimś tam znaczeniu absolutnie przygotowali się na jakieś takie, powiedzmy sobie, niespodziewane możliwości, które mogą spowodować w Was obciążenie. Więc jeśli Wam się pojawi coś niespodziewanego, zawodowego, pracowego, no to miejcie to z tyłu głowy, żeby sobie jakoś tam sprawy poukładać, prawda? Żeby nie brać na siebie za dużo, bo po prostu będziecie zmęczeni. Dobra, dzięki. Teraz poproszę, zapraszam Ewagi. Moje drogie Ewagi. Cztery miecze. O, super. Bo wagi zastanawiają się, co zrobić, odpoczywają sobie i już ruszają później do akcji. Powiem Wam, to jest pierwszy scenariusz. Drugi scenariusz to jest energia, w której jakieś są, nie kłótnie, ale jakaś taka bardzo napastliwa energia w Waszym otoczeniu i chcecie od tego odpocząć. Tak, no bo rycerz mieczy czasem oznacza osoby, które chcą się z nami kłócić albo kłócą się z nami, a Wy tutaj chcecie od tego odpocząć. Więc jakby dwa scenariusze tutaj widzę. Albo odpoczywacie, bo zastanawiacie się, co zrobić w danej materii i później już wiecie i ruszacie do działania po prostu, tak? Albo na odwrót, czyli odpoczywacie od jakiejś sytuacji, która była dla Was nieprzyjemna nawet być może, tak? Jest rycerz kielichów. I jest księżyc, czyli może, dobra, poczekajcie, zobaczymy co, siedem kielichów, gwiazda, rycerz buław, osiem kielichów, pięć buław, tak, jakiś chaos jest, zobaczcie. Ci ludzie walczą, nie wiadomo do końca o co im chodzi, tak? Nie wiadomo, co jest przyczyną konfliktu. Każdy próbuje powiedzieć swoje zdanie, każdy próbuje się przekrzyczeć, każdy próbuje postawić na swoim. Ogólnie panuje chaos. Może od tego musicie odpocząć, odizolować się, jeśli macie taką energię w swoim otoczeniu. Bo tutaj jakby tak nie rozdzielać włosa na czworo, pokazywać się po prostu, zostać sobą i z jak najlepszej strony się pokazywać. Ktoś Wam też może zaproponować jakąś możliwość. Te dwie karty o tym mówiły mi, coś, zanim, co będzie wymagało gdzieś tam zastanowienia się nad tym, zanim ruszycie do akcji. Mhm. Więc gwiazda mówi, słuchaj, jeśli faktycznie jest tak, że dostajesz jakieś nowe możliwości, może związek, może nowe osoby wkraczają, może to jest zawodowe, to powoduje w Tobie konflikt wewnętrzny, bo nie wiesz, co masz z tym zrobić w zasadzie, bo są sprzeczne gdzieś tam odczucia i jeszcze może sytuacja być kontrowersyjna, to przede wszystkim w tej całej sytuacji zaopiekuj się sobą, czyli znajdź takie rozwiązanie i taką drogę, która wprowadzi spokój w Twoje życie, tak bym rzekła. Z zewnątrz też mamy tutaj energię, nie wiem, ktoś odjedzie od Was, odejdzie od Was, może wyjedziecie gdzieś na weekend Wy, możecie też się z kimś spotkać, krótko mówiąc, bo ci dwaj rycerze do siebie jakby zmierzają. Zwróćcie tylko uwagę, że jest spora różnica pomiędzy tym rycerzem a tym, dlatego że ten niesie uczucia w dłoni, a ten ma buławę. Czyli tu jest jakby, tu są uczucia, tu jest emocja, a tu jest żądność przygód, tak bym powiedziała. Taka osoba, może to być osoba, moje drogie panie, może to być pan, do którego wy żywicie jakieś uczucia, a on po prostu ma ochotę się dobrze bawić. I ja tego nie neguję, że to jest złe, czy coś takiego, tylko tak jakby rzuciło mi się to w oko. I tu jest osiem kielichów później, czyli pytanie, czy to jest osoba, która kieruje się jakimś uczuciem w stosunku do Was, moje drogie, czy to jest osoba, która kieruje się po prostu jakby pasją, tak, rządzą, więc zwróćcie na to uwagę, bo to może być właśnie też przyczyną tego chaosu,
bo tu są te konkurencyjne szczegóły, tak? Te konkurencyjne cele, przepraszam, te takie drobiazgi, szczegóły, które jakby rzutują na całokształt, o co nam de facto chodzi, tak? Ja do ciebie z emocjami, a ty no tak nie do końca, chyba odpowiadamy na swoje potrzeby. Więc zobaczcie, księżyc. Księżyc mówi o tym, że coś jest nie do końca jasne. Coś jest nie do końca przedstawiane nam tak, jak jest w rzeczywistości, że dzieje się więcej niż widać też, tak? Więc zwróćcie uwagę na swoją intuicję, bardzo proszę. No dobra, kochani, to dziękuję moim drogim wagom, a teraz zaproszę wodniki. Głupiec, trzy buławy, wow, super. Chcecie w jakąś nową stronę pójść. Co więcej, już nawet moim zdaniem zainicjowaliście jakieś działania tutaj. Czekacie. Okej. Okay. Poczekajcie jeszcze z zewnątrz. Kochankowie, pięć kielichów, eremita. Arcykapłanka, ojej, a tutaj sześć mieczy. Dobra, dobre wyjście, słuchajcie, z tej całej sytuacji. No dobra, zacznę od scenariusza romantycznego, tak? Później będzie scenariusz przyjacielski, a później postaram się zawodowy. Romantycznie to jest tak, że ktoś ubolewa nad stratą was. Tak to czuję. Teoretycznie o tym nie mówi, teoretycznie o tym nie myśli, ale ma to w sobie, tak bym powiedziała. No więc to jest pierwsze, więc zwróćcie na to uwagę, generalnie rzecz biorąc. Przyjacielski z kolei scenariusz, bym powiedziała taki zwykły, relacyjny jest taki, że wydaje mi się, że może ktoś potrzebować waszego wsparcia, żebyście podali mu rękę, bo jest w jakiejś trudnej sytuacji. Więc rozejrzyjcie się, proszę, moje drogie wodniki, czy w waszym otoczeniu nie ma osoby, która nie mówi wprost, że jest w trudnej sytuacji i potrzebuje waszego wsparcia. I to nie musi być od razu wsparcie finansowe, od razu powiem, to może być po prostu rozmowa, wsparcie natury po prostu, no jak przyjaciel przyjaciela wspiera, tak? Albo jak w rodzinie się wspieramy. Więc zwróćcie na to uwagę, bo coś mogło tej osobie nie wyjść. I ona nie komunikuje tego wprost, coś z emocjami, jest jakiś tutaj dyskomfort, tak to powiem. I ona nie komunikuje tego wprost, zachowuje to dla siebie, ale jest jej z tego, jest z tym ciężko, więc zaproponujcie może wsparcie. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, to widzę tu bardzo, bardzo jasno taką sytuację, w której może nastąpić jakiś taki przebłysk w was, w sensie jakiś nowy pomysł, który będziecie chcieli inicjować lub na którym będziecie chcieli pracować lub w zakresie którego będziecie chcieli się rozwijać. Natomiast tutaj jakby energia kart sugeruje, aby zachować to dla siebie, nie dzielić się tym pomysłem z innymi, czegokolwiek on dotyczy, dopóki nie będziecie pewni, że macie jakby, no, że nie chcę powiedzieć, że nikt wam nie podkradnie, to nie o to chodzi. No wiecie, żeby nie zapeszyć, tak to nazwę, tak? Żeby jakby, póki nie jesteśmy pewni, że trzymamy w garści wszystko tak, jak być powinno, jest to tylko nasze, bo to jest tylko wasze, absolutnie autorskie, to nie wychodzimy z tym pomysłem do szerszego grona, powiedziałabym, rozwijamy go po cichutku. Ok, tak mi przychodzi do głowy. U was bardzo ładna w ogóle energia, powiem wam. Taki tutaj tylko, tak, tu widzę dwa tak naprawdę scenariusze. Chęć wskoczenia z kimś w nowy początek, w nową relację i naprawdę inicjujecie coś i to jest super. Natomiast jeśli macie, jeśli to jest sytuacja poboczna, bo macie w domu stałego partnera, to tutaj jest takie, powiedzmy sobie, trochę zamknięcie się na uczucia. Na zasadzie mój stały partner. Dlaczego? Dlatego, że ja czuję, że tutaj w innym kierunku mnie ciągnie. No więc tak jeszcze to dla jednej osoby, ok?
Okej. Bardzo ładna w ogóle energia karty cesarzowej. To już może być, moi drodzy panowie, wasza mama, wasza żona, absolutnie doświadczona kobieta, którą też będziecie trzymać w sobie, w sercu, czyli jakby może trzeba pomyśleć o spotkaniu na przykład z rodzicami, krótko mówiąc, albo z kimś, kto jest dla was niezwykle ważny. Dobra, dziękuję wam bardzo, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu.